Dobra, już. Czekaj. No. Siły plutonowego Chocieszyńskiego udało się obejść jednostki tutaj prowadzone ogień przez karabin maszynowy niemiecki i starano się tak podejść blisko na skuteczną odległość rzutu granaty. Było wiadomo, że tylko obrzucenie stanowiska granatami może spowodować to, że jednostka niemiecka będzie musiała wycofać się w tył. Łącznik, który poszedł z głównego oddziału, przekazał jeden rozkaz. Plutonowy Chocieszyński: zniszczyć karabin maszynowy, zniszczyć stanowisko karabinu maszynowego wiązki granatów. Do boju! Postawa dowódcy oddziału powstańczego, który poderwał jednostki powstańcze, spowodowały to, że pierwsza z barykad niemieckich uległa. Dowódca niemieckiego Freikorpsu i Grenzschutzu wycofał się na dalsze stanowiska w głębi wsi, tam w okolicach kościoła. Powstańcy nie wiedzieli, że przy pierwszych strzałach właśnie ich i ataku na Miedzichowo do Zbąszynia ruszył goniec. Ruszył niemiecki goniec, który miał ściągnąć większe pododdziały. Na tą chwilę część jednostek powstańczych zajęła Miedzichowo, weszła w te pierwsze zabudowania. Nic nie wskazywało na to, że dalsza walka będzie, pomimo że bardzo trudna, będzie miała jakieś komplikacje. Powstańcy ruszyli w głąb Miedzichowa. Poruczyk Józef Skrzydlewski przeformował swoją kompanię. Kazał opatrzyć rannych i odprowadzić ich na tyły. Udało się uruchomić jeden z karabinów maszynowych, który został przejęty przez powstańców. Było to niewątpliwie cenne wsparcie. Pytanie tylko, czy udało się go odblokować, ponieważ jeden z powstańców, którzy w armii carskiej obsługiwał ten karabin, zdawał sobie sprawę, że może być zacięcie niemożliwe do usunięcia na polu bitwy. Dowódca oddziału powstańczego rozkazał ostrożne posuwanie się w głąb miejscowości. Wiedział z doświadczenia i ze szkolenia w szkole aspirantów, że piechota powinna unikać walki w mieście. A to, co miało się za chwilę stać, to nie było elementem szkolenia żadnej szkoły piechoty, a żołnierze, którzy mieli przebogate doświadczenie walki w okopach II wojny światowej, mierzyli się z czymś zupełnie nowym. Walki w mieście to było coś, czego nikt wtedy, w 1918 roku, nie praktykował. Są też zdecydowane uderzenie i rozkazy. Naprzód, naprzód. Zająć wszystkie najważniejsze budynki. Wypchnąć pododdziały niemieckie ze wsi. Wypchnąć pododdziały z Miedzichowa. Artyleria niemiecka zaczęła obramowywać miasto. To był znak, że Niemcy konsolidują obronę. I to był znak, że trzeba bardzo się śpieszyć, aby pododdziały, te, które pozostały w Miedzichowie, pozostały niemieckie pododdziały, zostały jak najszybciej wypchnięte, jak najszybciej zepchnięte w stronę Trzciela, tak aby żołnierze kompanii grodziskiej mogli przygotować się do obrony wsi.
posuwania się w głąb wsi. Nagle na powstańców z kompanii grodziskiej spadł grad kul z karabinu maszynowego umieszczonego na wieży kościoła. Ten karabin był bardzo świetnie wstrzelany i praktycznie panował nad wszystkimi drogami z wybiegającymi z Miedzichowa. To spowodowało, że pierwotny atak, który już przechodził do drugiej fazy, atak powstańców, utknął nagle na rogatkach miasta. Bardzo szybko okazało się, że ze strony niemieckiej przybyły posiłki z Czciela. Powstańcze natarcie utknęło. Żołnierze kompanii grodziskiej pod gradem kul kulili się za pozostałymi zabudowaniami. Część wsi zaczęła płonąć. Tutaj bitwa osiągnęła swój krytyczny moment. Tylko od zdecydowanych działań jednej i drugiej strony można było przesądzić o zwycięstwie lub klęski stron walczących. Dowodzący kompanią porucznik Napieralski ginie w momencie, kiedy próbuje podrywać swoje pododdziały. W tym momencie świeże pododdziały Gręczucu ruszają do natarcia. Wielu powstańców pada, wielu stara się schronić w pobliskich lasach. Część dostaje się do niewoli. Żołnierze Freikorpsu i Gręczucu nie znają litości. Po śmierci dowódców kompanii grodziskiej część młodych żołnierzy nie wytrzymuje trudów bitwy i wycofuje się w stronę Lwówka, wycofuje się do okolicznych lasów. Miasto w swoje posiadanie przejmuje pododdział Gręczucu, dowodzonego przez młodego oficera, który nie mógł pogodzić się z klęską i zniszczeniem jego ukochanych cesarskich Niemiec. Tak rozumowała większość żołnierzy Gręczucu. Byli to żołnierze ideowi, którzy chcieli za wszelką cenę bronić swojego heimatu, czyli swojej ojczyzny. Tu w Miedzichowie i na całym pograniczu wola walki o swoją ojczyznę, swoją małą ojczyznę była tak samo gorąca pomiędzy oddziałami niemieckimi a powstańcami. Tu każdy z pododdziałów miał swoich bliskich i zależało mu o tym, aby wywalczyć lub obronić wolność, która miała się rozstrzygać tutaj, na tych terenach. Pododdziały Gręczucu wywodziły się z pułków piechoty 8-9 z niedalekiego Frankfurtu nad Odrą. To byli miejscowi ludzie, powstańcy, którzy pochodzili z Lwówka, z Grodziska, ze Zbąszynia, z Nowego Tomyśla, także byli tutaj miejscowymi żołnierzami i tak samo im zależało. Tym razem w bitwie o Miedzichowo 105 lat temu wygrało doświadczenie. Zapał po jednej i po drugiej stronie był taki sam. Niestety jednostki niemieckie były lepiej przygotowane do obrony i ich wyszkolenie było o wiele lepsze. Pomimo poświęcenia wojsk powstańczych, pomimo poświęcenia dowódców i podoficerów, nie udało się zająć Miedzichowa, nie udało się ruszyć na Czciel, nie udało się zająć Zbąszynka. Zbąszyń, Miedzichowo i Czciel
wróciły, część ciała wróciło do Rzeczpospolitej dopiero na podstawie porozumień traktatu wersalskiego. 16 lutego rozpoczyna się nowy etap powstania wielkopolskiego, gdzie powstańcy zostali zaliczeni do wojsk alianckich. To spowodowało, że Niemcy zaprzestali dużych działań zbrojnych, aby nie spowodować akcji, kontrakcji wojsk francuskich na froncie zachodnim. Do czerwca 1919 roku pogranicze wielkopolskie było pograniczem w ogniu. Pomimo zaprzestania walk, żołnierze wojsk wielkopolskich wciąż ginęli, broniąc swoich małych ojczyzn.